Przy okazji meczu finału Pucharu Francji warto wspomnieć, że w rozgrywkach tych mogą triumfować także ekipy z francuskich terytoriów zależnych, czyli na przykład Martyniki, Gwadelupy czy Reunionu, ale mówimy o amatorach. To nigdy do tej pory się nie zdarzyło. To prawda, co ciekawe, przynajmniej w teorii. Mimo że leżą tysiące kilometrów od Europy, mogą one też grać w europejskich pucharach. Przyznawana jest też nagroda dla najlepszego klubu amatorskiego w rozgrywkach. A skoro to finał, wypada wspomnieć Calais. Amatorów, którzy w sezonie 1999-2000 ulegli w finale Nantes. Ale wróćmy do dzisiejszego starcia. Będzie gorąco. Ferry, co teraz zrobi? Zacentruje? Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? I piłka wychodzi za boisko. Zaczną od bramki. Boubacar Camara. Dimitri Payet. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Łatwo nie było, ale piłka utrzymana w boisku. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Finał Pucharu Francji to impreza stara i szczególna. Zwieńczenie długich rozgrywek, w których w pierwszej edycji, w sezonie 1917-1918, startowało 48 drużyn. Ostatnio zaś, i to nie pomyłka, ponad 7,5 tysiąca. Nawet współcześnie zdarzają się niespodzianki, jak choćby w 2012 roku, kiedy do finału przedarła się trzecioligowa drużyna KVI, poprzednio obecna w finale w roku 1927. Ten szczególny mecz zawsze rozgrywany był w Paryżu lub gdzieś na jego przedmieściach. Równo 50 razy gościł go Stadion Olimpijski w podparyskim Colombes. W samej dacie spotkanie zdarzało się skakać między kwietniem a czerwcem, lecz frekwencja nieodmiennie dopisuje. Minimalny, ale jednak spalony. No, w pierwszej chwili sam go nie zauważyłem, ale rzeczywiście. Bardzo inteligentna gra w obronie, znowu mają piłkę. Savanier. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Ależ interwencja w polu karnym. Matteo Guendouzi. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Centra Milika. Jest! Mamy bramkę! No proszę Państwa, finał Pucharu Francji wreszcie nabiera kolorów. Widzimy teraz, że nie byłoby tej bramki bez świetnej centry. Zagrał idealnie na głowę strzelającego, na dobrej wysokości. Taka szybka główka bez podskoku jest bardzo trudna do obrony. Prowadzą zatem 1-0. Florent Moyet. Bardzo ładne podanie górą. I spalony. Sędzia dobrze to teraz odgwizduje. Teraz Camara. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Zablokowany ten strzał. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Muszą teraz wracać, będzie niebezpiecznie. Świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce. Jest podanie, jak to się rozwinie?
To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Gerson, Dimitri Payet i teraz piłka do Arka Milika. Wspaniale teraz broni bramkarz, naprawdę pokazał klasę. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Dobre teraz zachowanie w obronie, wybijają to dośrodkowanie. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Nie, nic z tej akcji nie będzie. Spalony. Payet przy piłce teraz. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Znakomite zagranie na dobieg. Świetnie. Może być okazja. Tak, bramka! Odskakują tym golem. To już dwie bramki prowadzenia. No to szanse na końcowy sukces są naprawdę bardzo realne. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. 2-0. Gramy dalej. Milik. Tylko minuta dodatkowego czasu. Matteo Guendouzi. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Arbiter nie mógł już na to obojętnie patrzeć i zarządził przerwę. Sędzia od gwizdka rozpoczyna drugą połowę. Za 45 minut powinniśmy poznać zdobywcę tegorocznego Pucharu Francji. Dzięki Sunder. Amin Harit. Teraz Kamara. Chaleta Car. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy out. Pedzi Sabanie. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. To była kluczowa interwencja, bez niej byłoby krucho. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Twardo, ale skutecznie, odebranie piłki. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Harit. Dzięki Sunder. Matteo Guendouzi. Szansa na gola. I mamy bramkę. Prowadzą teraz 3 golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Ależ to jest popis jednego zespołu. Postawę drugiej ekipy najlepiej przemilczmy. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję.
I ładnie mija teraz rywala. Piłka za boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Popatrzmy może na statystyki tego zawodnika. Realizatorzy poświęcili mu trochę czasu, bo rzeczywiście robi z przodu dużo wiatru. Liczby nie kłamią, rywale zostawiają mu dziś za dużo miejsca, a on nie zwykł takich sytuacji marnować. Ostrzeliwuje ich bramkę regularnie, mają szczęście, że na razie, podkreślam, na razie trafił tylko raz. Dziś na boisku dominuje Olympique. Marsylczycy ciągle przy piłce. I znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami, wspieranymi przez dobrze dziś grającą drugą linię. Przy takiej grze wynik mógłby być wręcz jeszcze wyższy. Cedric Bakambu. Amin Aritz. Matteo Guendouzi. Dobrze to teraz wygląda. Tiki-taka. Szukają luki w szeregach rywali. No i tracą teraz posiadanie. Nie zapanował nad piłką. Tracą posiadanie. Tracą teraz piłkę. Jest miejsce wzdłuż bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Pewna interwencja. Łatwy strzał. Pedzi Savanier. Oj, świetna teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. I rozpoczną z narożnika boiska. W okolice jedenastki teraz wrzuca. No i zapisujemy ten strzał głową. Tyle, że piłka poleciała nie zupełnie tam, gdzie powinna. Albo powiedzmy wprost, zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Pewnym usprawiedliwieniem jest presja ze strony linii obronnej, ale i tak oczekiwalibyśmy lepszego efektu. Cedric Bakambu. Guendouzi. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Nie przeszła teraz piłka po dośrodkowaniu. Skutecznie ją zablokował. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. William Saliba. Teraz Kamara. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Duje Chaleta Car. William Saliba. Arit. Cedric Bakambu. Bakambu. Dzięki Sunder. Jest czas, jest miejsce, można centrować. Traci piłkę po tym doskoku. Florent Moyé. Faul przerywa to oblężenie. Niewykluczone, że sędzia uwzględni to przy podejmowaniu decyzji. Czy będzie kartka? A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś No, ładna ta interwencja bramkarza. Tak, Tomku, to nie było wcale takie łatwe. Przez chwilę myślałem, że będzie bramka z główki. Dzięki Sunder. Payet. Dobre zachowanie. Przejęte bardzo niebezpieczne podanie. Ristić. Ferry. Dobrze teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Piłka do Bakambu. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą. Mają cztery bramki przewagi.
Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. I po tej bramce jest 4-0. I tak! Sędzia gwiżdże po raz ostatni!